Wydział Kobiecego Piłkarstwa w PZPN podzielił kobiecą polską piłkę nożną na 8 grup, z których tylko jedna zwycięska drużyna mogła awansować do turnieju finałowego w poszczególnych kategoriach wiekowych. Po raz pierwszy jako Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zorganizowaliśmy turniej piłki kobiecej i to się nam naprawdę bardzo udało. Rozgraniczenie juniorki młodsze, juniorki starsze. No i powiem, że jestem naprawdę pod wrażeniem, jeżeli chodzi o poziom sportowy. Dolnośląska grupa swoje eliminacje rozgrywała w Żarowie, gdzie grę wśród 8 najlepszych dziewczęcych drużyn wywalczyły juniorki SMS Junior Wrocław i juniorki młodsze Szczytu Boguszów Gorce. Do udziału w eliminacjach przystąpiło 5 zespołów dziewczęcych w kategorii juniorki starsze i 4 drużyny w kategorii juniorki młodsze. Do Żarowa przyjechały ekipy z Wrocławia, Lubina, Jeleniej Góry, Boguszowa Gorce i Wałbrzycha. Wśród starszych dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się obrączenie tytułu mistrzyń Polski w halowej piłce nożnej zawodniczki z Wrocławia, pokonując wszystkie przeciwniczki i pewnie kwalifikując się do najlepszej ósemki w Polsce. Tam bronić będą tytuł sprzed roku, ale i piłkarskiego honoru Dolnego Śląska. Na pewno chcielibyśmy obronić tytuł mistrzyni Polski z tamtego roku. No i na pewno dziewczyny będą się starały. Dzisiaj udowodniły, że jesteśmy w dobrej formie. No i myślę, że trzeba tylko życzyć szczęścia i żeby się udało. Kategorię juniora starszego to stawiam Wrocław na pierwszym miejscu, bo jest potencjał, jest materiał i wyrównane dziewczyny, jeżeli chodzi o wejścia. Boguszów Gorce pokazał, że może i na pewno pokaże na tych finałach swoje miejsce i myślę, że na pewno będzie wysoko. Podopieczne Damiana Rynio co najmniej o klasę przewyższyły swoje rywalki. Natomiast w młodszej grupie rywalizacja była znacznie wyrównana, bo szyki młodszym wrocławiankom zepsuły doskonale grające dziewczynki z Boguszowa Gorc, które wygrały swoją grupę, wygrywając wszystkie swoje mecze i to one wywalczyły swój udział w ogólnopolskich finałach w kategorii juniorki młodsze. Pierwsze miejsce drużyna 3 Boguszów Gorca. Jedna z serdecznie gratuluję. To jest właśnie taka niespodzianka w kategoriach juniorki młodszej, gdzie AZS naprawdę był wyżej. Przyjechaliśmy tu po to, żeby walczyć, ale mówię, no nie udało się, zajęliśmy drugie miejsce. Dla nas to jest sukces, że mogliśmy po prostu, że w ciągu tego ostatniego roku zebrała się grupa dziewcząt, która mogła dzisiaj rywalizować w tych zawodach i to jest dla nas na pewno ogromny sukces. Podopieczne Marcina Gryki doskonale poradziły sobie z konkurentkami i zasłużenie znalazły się wśród 8 najlepszych drużyn w swojej kategorii w Polsce. Tegoroczne eliminacje Mistrzostw Polski w halowej piłce nożnej juniorek i juniorek młodszych w Żarowie to dobrze przygotowana impreza i bardzo wysoki piłkarski poziom młodych piłkarek. Powiem szczerze, no tylko mieliśmy jeden mankament, jeśli chodzi o sam początek, zresztą tutaj małe zmiany. Powiem szczerze, że jeżeli by wszystko wyszło według harmonogramu, który był wcześniej zaplanowany z góry już tydzień temu, myślę, że czy tutaj jeśli chodzi o obsadę sędziowską, czy o samą organizację, byłoby to na bardzo wysokim poziomie.